Śpieszymy się. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony to lepiej pośpieszyć czasami. Ten jak ma rurę rozłożoną, to już najlepiej być po. Działamy w rzepaku Maniury, na pewno go znacie, kojarzycie pana tego z Pomorza? Siema. A tutaj działamy sobie w rzepaku Jelonkiem. Wydajność z tego co mowa jest to 4,03, no, 4,0, około 4 ton. Także nie wiem, mnie by to już na pewno zadowalało, ale to operator niech się wypowie, czy dobry plon. Ja tylko zazdrę, ja się nie znam. No, więc słyszycie. Plon około 4 ton z hektara, także... 4, pod piątkę czasem podchodzi na plon. No to taki... Tak się waha, ale według aktualnego koszenia, no to... Daj go czwórki, nieźle. No, także... Kosimy aktualnie na kawałku 55-hektarowym, już tu wcześniej koszone, od samego rana chłopaki działają. Także coraz mniej. Mniej towarów do zbioru. Ale to połyka.
baterii już jest, ale... Poczekamy, niech pojedzie, a potem się zawinie. Czekaj, ile się tam jeszcze zmieści. Co? Ale ma, dorwałeś fuchę. Grzesia wygryzłem. Grzesiu, na, nie wypadnij tylko. Na piwo mogę iść. No, to jest dobra. Ty co, na weekendzik zostajesz? A co? Weekend bym miał wolny. Poszukujesz pracownika? Koniec. Poczekamy, co? Nie. Co? Koniec. Dobra, odjeżdżaj, odjeżdżaj do przodu. Odjazd. Ogień. Auto. I teraz mogę, o. No on ci sam zabierze. No tu mamy ten biegi, a gdzie są napisane jak ten? Co? Jak ćwiartki na przykład. Tu masz, w którym biegiem jedziesz. Aha, szóste. I gaz? Czy to? Nie, teraz tutaj rewers. Rewers, tak. No. Czekaj, przerzucimy ci. Będziesz mieć na automacie. No czyli na, czy gazem. Nie, dobra, może no, być. Będziesz mieć gazem, no. Tak? No i tu do przodu. I no. Gaz. I już. Daj mu gazy to był. A i on mi będzie przerzucał tak. Biegi, tak? Aha, no już je wrzucił. O kurde. No stąd dajesz mu gaz, żeby przyspieszyć. No, jak w automacie, puścisz trochę gazu, to... Aha, i od razu, no rozumiem. No bo tak to... Puść mu trochę, żeby, nie wiem, jechać około tam 20 na godzinę, no, tak? No. Czekaj. A jak jeździłeś samochodem automatem? Nie, nie zdarzyło mi się, widzisz, nie? Ja tylko manualną. No dobra, czekaj, o, łapie 18. No, tak. Dobra, 20 będzie. No, powiedzmy. Widoczki sobie trzymasz, tak? Kurde, ale jest. Bysior. Jak mu dasz gaz w podłogę, to on znowu będzie ci przyspieszać. No. Przyspieszać do 40. No, wiem. No rozumiem. Czekaj, bo teraz za szybko. No tak 25 po polu, bo tu nie ma dziura. Nie, ale wiesz, nie czyś w ogóle. No nic nie czuć. Tam ci jak siedzą. No ja nawet ty nie zwrócił uwagi. Nie, co ty nie zwróciłeś? Dobra, elegancko. Frajda, człowieku, no ja to tylko takim ciągnikiem, to wiesz, na grze, w grze sobie jeździłem, nie? No i teraz co, no to u Jokera, takim większym, a tak to co? A, tą premiumką? Nie, tym mniejszym, bo w tym premium to... Tym premium to Marek robił ścieżki, nie? A on tam robił tam tą nową dzierżawę, co wygrał chyba z Kowru. Tam, nie wiem, 20 coś, 22 chyba hektary miał. 22 hektary miał i no. Na zdrowie. Kurde, ale ty pływa się na tym fotelu. Zajebiście. No wiesz, to się zgubne, bo jak za szybko w zakręt wchodzisz. No, rozumiem. Jedź tu tym ścieżką, co jest urobiona po prostu, żeby już nie gnieść ścieżniska. Dobra. Bo później do muczowania jest, wiesz, no. Przymieciona. No. Jak nie możesz sobie, to po prostu wtedy jedziesz tylko na tym biegu. Aha. Do tyłu zmniejszasz bieg. Aha, ja chcę to do przodu. No szybciej nawet nie ma sensu. Nie, no bo tutaj boję, nie? Nawet nie. Czekaj. No już! Aha, bo to dwa razy. Dobra. Dobra, poczekaj. Tylko cyki i już masz bieg. No. Nie, no u Jokera też jest, wiesz, ten taki zając, ten, no to też to półbiegnie, to też na przycisk. W siódemce jest fajna skrzynia, tam masz tylko suwak. Aha. Tam jesteś na zasadzie bezstopniowego. Bezstopniowego, tak. Ale tam są trzy stopnie i tak one się same, to tam jest, to jest bardziej jakby automat. No. Automat, aha. Właśnie trzy biegi, co nie? No. Co mu przedni? No nie wiem, no. Nie, no gdzie jest przedni? No właśnie. To się daje radę. No chyba, żebyś mówił, nie wiem, jakieś... Z bagna jakiegoś byś musiał wyjeżdżać, czy coś, nie? Na początku, jak u nas były te, wiesz, traktory, to ciężko się było przyzwyczaić, kiedy on ci... No bo tak naprawdę, patrzysz się, jedziesz, ale no. Wiesz, kiedy się tobisz, nie? No teraz to jest z automatu, wiesz. No. Ale na początku ciężko się było do tego przyzwyczaić. No tak. A teraz to wiesz, no ale to kurde, cały, no jak wtedy to na filmiku tam jest u Adriana przecież, jak coś się ciągacie, coś chyba ciebie ciąga i opryskiwacz,
100 razy. No, że jak zapryskałeś, jak tam takie wody, nie? Znaczy się... W ścieżkach tam. Tak. No. Jak resemny rozlewamy, no. A jak jest już tak, wiesz, taki, no, wiesz, bardziej lewej się trzymaj, bo widzisz, to jest wszechny. To nieważne, czy ja nie szczepiamy się, jak już siądę. Mhm. Przed polem, lina, już i do takiej perfekcji doszliśmy już po prostu lata, tak? No, no. Doświadczenia w tym wszystkim, że no, szafnić nie masz. No, nawrotki, tak. Cofania, wszystko na spiętej linie idzie. Tak? Cały czas naprężona. Nie, no, wiesz, no wiem, że nie odpinacie. Już, że nie odpinamy, do końca dojeżdżamy, ja muszę zwolnić, to już tak się już jest wyczucie. No, ale na przykład CB macie tutaj? Nie macie CB? Nie. Normalnie tak, bez tak. Że CB. Bez. O kurde, no to faktycznie. I tylko jak już wyjeżdżamy na prostą, tak, objeżdżasz normalnie, no to wiem, z jaką prędkością to już. No to tak, macie ustalone, no powiedzmy 8 na godzinę, czy no, ileś i... No czysto teoretycznie, tak, no, no. Zawsze jest niby, mam jechać, no i powiedzmy też, on ma tak mnie dogonić delikatnie, żeby ta lina była naprężona, że tylko dołek ja wskakuję, a on mnie już... A on już ciągnie, nie, że szarpnie i nagle tak się wyrywa. A nie, że dopiero wyrywa. Jak wiesz, jak ja już zacznę się kopać, on mnie dopiero ciągnie. No. Nie, on non stop ma mi jakby było już gotowe. Czyli jakbyście tak byli sprzęgnięci, tak dokładnie, wiesz, na sztywnym holu, nie? Dokładnie. No, rozumiem. No, tylko, że musi być lina, bo jak trzeba docofywać na końcówkach. Tak, tak, no bo jakby był sztywny, to byście musieli się odpinać cały czas. No ja bym musiał go ciągnąć. Albo do tyłu, no. No, no ale weź go ciągnąć. No właśnie. No dokładnie. No dobra. Oddaję ci kierownicę. Kurde, i tak frajda. Czekaj. Tak? Poczekaj. Ale musisz się zatrzymać dopiero. Aha, i dopiero. Nie można jakąś. Nie, jak jedzie, dobra. Tak, to jest blokada skrzynią. Aha. Rozkurwisz ją. Dobra, to się wytnie. To się wytnie. To się wytnie. No tak przecież, tak jak lecisz na tym normalnie drogą, no to jak nie ma zakrętu, no to ile fabryka daje, nie? Nie, z pewną nie. Z pewną nie. Po pierwsze, nie ma potrzeby. No. Bo na te tutaj przy rzepaku to no ta. Pszenica, tak? Pszenicy to musicie na stoku dochodzić. No, te trzy traktory wtedy do no ta. No bo po co gonić, tak? Dłużej no tak, no wiadomo. Na wyjeździe, a tak to no stop, lecisz na ciśnienie, tak idziesz sobie spokojnie. No nie. Jak to mówią, kto się śpieszy, jak się śpieszysz, to kurwa się da diabeł cieszy. No dokładnie. Wiesz, a tak tu na spokojnie zrobisz, jest spokój. A w pośpiechu to kurde o wypadek czy o coś nie trudno. Bo ty nie jedziesz raz. Tak. Nie jedziesz dwa razy na pole, ty jedziesz no dziesiątki razy, tak? No. A w roku tysiące. No tak. Ty masz tysiące godzin spędzonych w traktorze. Nie, ale fajnie ta przednia oś, nie? Miękka. Robi robotę. Nie, tutaj u was to są kurwa maszyny konkretne. Jak ja czasami jak jest taki natłok, tak? To 250, no olej zmieniamy co 250. Ja przez maj go zmianę oleju robię. Mhm. No tak, no bo ty wchodzisz w pole i ognia, nie, kurde, motogodziny nabijasz. Ale tankuje wszystko rano, jak go odpalisz, w nocy gasisz, tak? No. Albo no zależy jak ty wstasz, albo wieczorem i nalec. No tak. Miesiąc czasu i nie masz oleju. No. Niestety. Słuchaj. Godzina rolnikowa. Zostałem kompanistą. Maszyny za grube pieniądze. Powiem wam, że takiego stresu i dawno nie czułem. Takiego stresu dawno, powiem wam, że nie czułem. Ale będzie pamiątka na całe życie. Stachowi pokażę i Piotrusiowi, to kurczę. Zobaczcie, jak sobie łyka. Maniura to mi kameruje, bo ja muszę się skupić. Jesteśmy teraz z Grześkiem u Mańka tutaj na hali. Rozładunek rzepaku. Taśmy już załączył, zaraz będziemy sypać. No jest kurde przeskok.
się sypuje? Nie wiem. Czekaj, to zobaczę. Powiedzmy 19:40. W szoku, że kurde, to kombajnista musi, wiesz, dobierać prędkość, a ciągnik jedzie tak samo. No ale tak, w sumie później grzechu tłumaczy, że ty wszystko widzisz i w ogóle i wiesz, nie? Widzisz, jak tu dosypać, nie? On tylko ma po prostu zadaną prędkość, ile tam jesteście ugadani i sobie jedzie, a ty tutaj dosypiesz. Tak, tylko widzisz, on teraz sypie na jedną stronę, na jedną górę. No widzę, by musiał troszeczkę w tamtą stronę odjechać, żeby na środku... Ja w kamerze obserwuję, no, ile mogę mu nasypać, tak? Żeby na środku jakby jechał, no to było ok. Ej, ten Kubota to wasz, nie? Elegancko. Tu jeszcze kamerę mamy. No właśnie, zauważyłem, że masz kamerę pod lotku, że... Jezus, kurde, jest przeskok techniczny niemiłosierny. Jak tak ktoś przyjedzie na Agnes, takiego, wiesz, mojego gospodarstwa, czy nawet, wiesz, w okolicy takich sprzętów nie ma, nie? No tam dalej, gdzie byś pojechał, no to byś coś tam zawsze znalazł, no ale tego nie widzisz na co dzień, byś przejechał. Wiesz, że ja 6 lat temu bym nie pomyślał, że taka maszyna będzie u nas, no na gospodarstwie. No ale widzisz jak... No... To co jedzie? A to ci się rura nie może... Nie chcę. Nie chcę. Aha. Nie chcę. Niech odjedzie i wtedy sobie sprawdzę. Aha, bo tak to byś mógł zahaczyć. No, nie powinienem, ale wiesz. Lepiej przez ordynację zawsze ubezpieczona. Bo ja mam tak, że odjedzie ten... Jak odjedzie traktorem, wtedy składam, wiem, mam pewność. Pan Mariusz wjeżdża w łan rzepaku. Trzeba się zwijać do domcio. Już rosa. Maniek mówi, jedzie jeszcze z koksem. Trzeba jechać. Tak. Same hektary się kurde nie skoszą. Ja ładnie już trochę tych hektarów nadgoniłem. No, ile zrobiłeś jak siadłeś? Nie wiem, 3 godziny już koszę. 3 godziny już kosisz? A pierdziela. Ty u was to ten czas szybciej płynie chyba. Ty no ile, że pojechałem z Grześkiem i co? I zaraz... Przyjechałem, no trochę miałem mu policzyć, ile sypuję te przyczepy, ale zapomniałem no sprawdzić. No i co? Nasza przygoda będzie się kończyła tutaj. Kurczę. Degier Gouda. Nie Degier, tylko Gier Gouda. Ale już prawie jak PGR, to słuchaj, nie? Nie, no dużo brakuje. W porównaniu do naszych 10, to PGR. I tak będzie. Majek to jeszcze działa, a my się zwijamy już. Rzepaczek elegancko leci. No, mamy w pół do 10, no to myślę, że to już działamy, żeby zostawić 10 przejazdów. Bo już wilgoć łapie, nie? No już rośnie. No. Nie ma miejscami, kurde. No nie chcę już kopać. Nie chcę zbierać, nie?
córeczka. Także co, Mani? Dzięki za gościnę w kombajnie. Za rok może przyjedziemy. Kusowo. Kusowo, musiałem przyjechać. Tradycja już. Tak, teraz to tradycja. Nie, no ja pierwszy rok, ale to... Karol tam zapoczątkował, także... Trzeba trzymać to. Teraz najbliższe spotkanie to chyba ja do was. No teraz ty do nas, no. Nie ma innej opcji. No i może Grzechu jeszcze odwiedzi. No. Przelotem. Na kawę wpadnie. Yeah. Dobra, ja się zawijam z kombajnu. To poza kamerami. To ja uciekam. No dobra, ja i tak się zmieniam. I co? Kończymy! Kończymy! Ola nas zabije! Zaczyna się mnie zabije, w sumie przy okazji was. Dobra, to my z Bykiem śpimy dzisiaj w MC. Dobra, zawijamy, bo już... Żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Tak, na tle John Deere'a. Pozdrawiamy was! Pozdrawiamy! Maniuna idzie!